Wykonawca koncepcji zinwentaryzował istniejące już ścieżki rowerowe. Okazało się, że ich długość wynosi 37 km, z czego 7 to trasy nieoznakowane. Według planu w Legnicy powstanie 6 tras głównych i kilkanaście uzupełniających o łącznej długości ponad 100 km. Realizacja tego zadania ma mieć charakter wieloletni, ciągły i kompleksowy. Przy czym jego założenia będą wdrażane przy każdej przebudowie, budowie nowej drogi, budowie ścieżki rowerowej, a więc od teraz, właściwie to już od kilku lat taka zasada jest przestrzegana. Jeżeli nowa droga, to także nowa ścieżka. Opracowanie dokumentu poprzedziły spotkania prezydenta Legnicy z przedstawicielami powiatu i sąsiednich gmin, a także z reprezentantami środowisk rowerzystów. Swoje uwagi mieli też przedstawiciele opozycji. Radni zgłosili kilka swoich propozycji, które były wpisują się oczywiście w tę koncepcję. To jest także przejaw konsultowania koncepcji. Ona jest dostępna na stronie internetowej Legnicy. Tam można mailowo przedstawić swoje opinie. Satysfakcji z przebiegu głosowania nie ukrywa lider klubu Platformy Obywatelskiej, który od dawna upominał się o powstanie dokumentu porządkującego kwestie istotne dla rowerzystów. Legnica potrzebuje systemu, spójnego systemu ścieżek rowerowych w mieście. Do tej pory nie da się rowerem bezpiecznie, komfortowo przejechać w wiele miejsc, przez co rowerzyści muszą korzystać albo z chodników, co jest niestety nielegalne, albo z dróg, wiemy, że to też nie jest bezpieczne. Ponadto radny zwrócił uwagę na konieczność rowerowego skomunikowania osiedli Kopernik i Piekary z terenami przemysłowymi Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stąd jego wniosek o budowę takiej trasy. Poprzez ulicę Niklową, Hangarową mamy wręcz wymarzone warunki, aby takową ścieżkę poprowadzić, co tak naprawdę pomogłoby wielu pracownikom, którzy pracują na terenie strefy, w dojeździe rowerem. Teraz Jarosław Rabczenko czeka na przedstawienie harmonogramu realizacji koncepcji i nie ukrywa nadziei, że z pierwszych jej efektów mieszkańcy będą mogli się cieszyć już w niedalekiej przyszłości.